nagrodzeni teraz gdańscy kibice, nie tylko przez ludzi gdzieś tam w tle tych czerwono-biało-niebieskich flag z napisem Wybrzeże, którzy szaleli w trakcie całego wyścigu, bo wiedzieli, co oznacza wygrana na tym etapie zawodów 5-1 na wyjeździe, ale też nagrodzeni Grzegorz Kłopot. Przecież doskonale lubią go tutaj i pamiętają, jak rozpoczynał swoją sportową karierę zielonogórscy kibice i Tomasz Chrzanowski właśnie przez miejscowych tutejszych kibiców znających się na sporcie żużlowym. Teraz doceniona też para Lotosu Wybrzeża Gdańsk. Pozostaje mieć nadzieję, że już wkrótce będzie też okazja, by docenić zawodników spod szyldu ZKŻ Kronopol. O postawie Nickiego Pedersena, kask czerwony, i Roberta Kościechy, kask żółty. Możemy powiedzieć to, że są dziś, pomimo oczywiście wpadki Duńczyka w pierwszym wyścigu, choć czy to była do końca wpadka, trudno dyskutować w kontekście tego, co widzieliśmy przed chwilą na powtórce. Możemy powiedzieć, że tak Kościecha, tak zawodnik zagraniczny ZKŻ Kronopol są dziś mocni, są dziś szybcy, są dziś zmobilizowani i zdolni do tego, by wygrywać. Niewiele możemy powiedzieć o dwójce pozostałych uczestników tego wyścigu, a przypominam, że oglądać będziemy wyścig numer 9, mam na myśli Andrzeja Huszczę, który na torze pojawił się tylko raz, przegrał z silną parą Lotosu, przyjechał za plecami Duńczyka. Niewiele też możemy powiedzieć o postawie Krzysztofa Jabłońskiego, który był dwukrotnie na torze, tylko raz startował w wyścigu, bo dotknął taśmy w jednym ze swoich startów i w efekcie nie wspomógł jeszcze swojej drużyny dorobkiem punktowym. Pomimo to, to podopieczni trenera Grzegorza Dzikowskiego prowadzą w Zielonej Górze po 8 wyścigach 26-22, ale zakładam, że są duże szanse, by ten rezultat zmienił się już na lepszy dla ZKŻ Kronopolu, choć szybki Kościecha, szybszy od Pedersena, szybki też na tym etapie Andrzej Huszcza i ku naszemu zaskoczeniu pierwszy Huszcza, ostatni Nicki Pedersen. Ależ niespodzianka, ależ niemocne emocje. Andrzej Huszcza daje sygnał do ataku. Błędy gdańszczan, błędy i jeszcze raz błędy. Przeszkadzał Krzysztof Jabłoński, chciał odegrać rolę w tym wyścigu i najlepszego w zespole Roberta Kościechę zepchnął gdzieś tam na ostatnią pozycję, ale to już zmartwienie Dzikowskiego, bo teraz wreszcie powody do radości dla kibiców z Zielonej Góry, choć teraz kłopoty z opanowaniem motocykla ma Andrzej Huszcza. Spadł na drugą pozycję, obejrzał się Pedersen, gdzie jest jego kolega Jabłoński, ścigać będzie Nestora polskich torów. Huszcza ogląda się, coraz bliżej niego Krzysztof Jabłoński, no i niestety pan Andrzej będzie mieć spore kłopoty, by dowieść te dwa punkty do mety, choć jeszcze wybronił się Andrzej Huszcza, jedzie drugi, jeszcze jeden atak Jabłońskiego, Pedersen będzie pierwszy, no i Zielonogórzanie niwelują straty. Andrzej Huszcza dał sygnał do ataku, Nicki Pedersen pokazał, że w Polsce jest zdecydowanie do ugryzienia, a teraz spore kłopoty w tym całym zamieszaniu i pretensje, myślę, do Jabłońskiego może mieć Robert Kościecha, bo był szybki, on był w stanie wygrać, walczyć z Zielonogórzanami, ale gdzieś tam partykularne interesy poszczególnych zawodników wzięły górę, no ale to już problem gdańszczan. Teraz mamy powody do radości, choć oczywiście nie zapominamy, że to dopiero początek zabawy, bo cieszymy się z wygranej 5-1 w wyścigu 9, a to oznacza, że po tym biegu podopieczni leszczyńskiego trenera Romana Jankowskiego mieć będą 27 punktów, a więc tyle samo, co drużyna Lotosu Wybrzeża Gdańsk. Zostało 6 wyścigów do końca, no i teraz zadaniem Zielonogórzan, być może po tym mentalnym przebudzeniu, którego autorem Nestor Polskich Torów, jednocześnie kapitan zespołu, zadaniem naszego zespołu będzie wypracować jak największą przewagę. Uzasadnione ożywienie na trybunach, a tu powoli musimy tonować emocje, by już za chwilę, za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund rozniecić te kolejne związane z wyścigiem numer 10. Kolejna zmiana w ekipie Lotosu na pozycji zawodnika młodzieżowego. Tego należało się spodziewać pomimo słabszej postawy w pierwszym wyścigu, gdzie przyjechał za plecami Sławomira Dąbrowskiego. Po raz kolejny Mirosław Jabłoński w kasku białym pod taśmą startową w barwach Lotosu. Bierny Pedersen, Duńczyk w kasku żółtym, Duńczyk oczywiście Lotosu Wybrzeża Gdańska, zawodnicy ZKŻ Kronopol, to Rafał Okoniewski, kask czerwony i w kasku niebieskim ustawiający się tam najbliżej bandy liczącej na dobry dojazd do pierwszego łuku, podobnie jak pozostali, tyle, że ma uzasadnione
tutaj nadzieję, bo był szybki w tych pierwszych wyścigach. Chyba najskuteczniejszy zawodnik ZKŻ-u Konopol na tym etapie zawodów, Mariusz Staszewski. Jak zaprezentują się tym razem, jak pojedzie Okoniewski. Wygrali start Zielonogórzanie. Okoniewski na czele, Staszewski drugi, Bielne Pedersen. Ścigacz teraz będzie z zawodników z Zielonej Góry. Nasi na czele. A więc przełomowy wyścig, nie ósmy, ale dziewiąty. ZKŻ Konopol prowadzi 5-1. No i jeżeli teraz wystarczy sił Okoniewskiemu, jeżeli wystarczy sił Staszewskiemu, to powinni dowieść. Ale niestety te słowa już nieaktualne, bo Okoń dziś nie ma na tyle siły, by dowozić te trójki, a Bielne Pedersen teraz jeszcze objeżdża niczym młodzieńca na dystansie Mariusza Staszewskiego. No dają się ogrywać, to bolesne, bo mieli 5 punktów za nadrzu, gdzieś tam z tyłu jechał Jabłoński. A teraz Bielne Pedersen, przecież wcale nie najlepszy żużlowiec polskiej Ekstraligi. Najpierw objechał Okonia, w wyniku jego błędu teraz pokonał Staszewskiego. No ale jeszcze trochę metrów pozostało do końca. Staszewski to ambitny chłopak, spojrzał gdzieś tam, swój silnik spróbował, dogiął gdzieś tam tego gazu do końca, ale to nie zmienia faktu, że zwycięzcą wyścigu numer 10 Duńczyk Bielne Pedersen. Powody do zadowolenia uzasadnione, ale to nie jest dziś przyjacielem Rafała Okoniewskiego, no ale to dziś jest taki sam dla 14 zawodników biorących udział w tych zawodach, no i trudno, nie mamy tutaj żadnych pretensji tak do trenera Romana Jankowskiego, przecież to kolegialne decyzje, tak do zarządu, trudno, żeby przygotowywać tor tylko pod jednego zawodnika. Okoniewski dziś jeździ z tyłu, Staszewski przyjechał za plecami Bielne Pedersena, po 10 biegach mamy remis po 30, no i znów po tym chwilowym uniesieniu, po tych chwilach radości, znów przyszła zaduma, znów przyszła troska i uzasadniona, powiedzmy, obawa o końcowy wynik w meczu. Dramat sportowy Roberta Kościechy, 35 sekund do startu. Czy dostrzegą kłopoty zawodnika koledzy w parkingu? Czy zdąży Robert Kościecha pod taśmę startową już szybciutko drugi motocykl? Zostało jeszcze intuicyjnie około 20 sekund. Tam pod taśmą startową na Kościechę czeka Zbigniew Suchecki, który zastąpi Marcina Nowaczyka. Czeka Krzysztof Jabłoński, czeka Niki Pedersen. Kościecha wiście tutaj jokerowskim stylu, jeżeli można użyć takiego określenia, pojawił się pod taśmą startową. Zobaczymy, na ile będzie pracować dobrze ten jego drugi motocykl. Suchecki z Pedersenem z przodu. Kościecha spróbuje szerzej. Walczy tam też Jabłoński. Kościecha spróbuje wyprzedzić Sucheckiego. Jest szybszy od niego nawet. Na rezerwowym motocyklu broni się Suchecki, ale już chyba niedługo, bo Kościecha robi lepsze wrażenie. Kłopoty teraz Jabłońskiego. Mały włos nie staranowałby kolegi z drużyny. Na czele Pedersen. Suchecki jak na razie sprawdza się w roli zawodnika w ramach rezerwy, bo jedzie na drugiej pozycji, a ścigać go będzie Robert Kościecha, ale ma kłopoty Zbigniew Suchecki z utrzymaniem krawężnika. No i coraz bliżej niego Robert Kościecha. Robert Kościecha czycha tam niczym jakiś rekin, niczym jakiś łowca. Kłopoty Sucheckiego, błąd młodego zawodnika. No i spada na trzecią pozycję. Zamiast 5-1 będziemy mieli tylko 4-2. Tylko 4-2 oczywiście w kontekście remisu, bo po biegu numer 10 jest po 30. Próbuje jeszcze Suchecki, ale to nie zmienia faktu, że w wyniku jego błędu przegrał z Kościechą na dystansie. Trzy oczka Nikiego Pedersena, szalony rzeczywiście samuraj z krwi i kości Krzysztof Jabłoński, choć tym razem chyba był to bardziej brak umiejętności i jakieś tam, może nie szaleńcze wyjście piką, ale podobnie